Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj nagrywam dla Was no, takiego małego vloga, krótkiego. Teraz właśnie chcę zrobić ciasteczka, gryzaczki dla królika i chomika. One są bananowo-ziołowe. Tutaj mam też naszykowane ziółka. Dzisiaj też jadę do schroniska, mam też prezenty dla psiaków. Będę wyprowadzała pieski. Więc jeszcze w tym vlogu będziecie na pewno coś mieli. No i teraz przejdźmy do robienia tych ciasteczek. Tutaj mam taki pojemniczek, może to też być miseczka. W moim kubeczku z Chihuahuą mam pół kubka wody, ale na pewno całej wody nie zużyję. Potrzebujemy też widelca, noziółek, banana. I albo możemy zrobić ciasteczka, albo możemy zrobić kolby, więc tutaj mam taką podstawę od kolby oraz takiego patyczka. Najlepiej, żeby to był już taki miękki banan, albo żeby w ogóle miał takie czarne kropki. Może też być taki cały czarny, no prawie, no to nawet lepiej, bo się nie zmarnuje, a nawet łatwiej będzie się robić te ciastka. To teraz to wkładamy do miseczki, obie połowy. Dolewam wodę, na razie trochę, no i musimy to wygnieść. Tak to mniej więcej wygląda po wymieszaniu, jest to taki mus. Do tego dodajemy ziółka. Możemy stopniowo, więc najpierw dodam połowę, później resztę. No i mieszamy oczywiście. Dolewamy trochę wody. I dosypujemy więcej ziół. Tak powinna mniej więcej wyglądać skończona masa, aż się sama dzieli na takie kawałki. No i teraz możemy już lepić gryzaki z tego. Sobie naszykuję papier do pieczenia, żeby nie pobrudzić stołu. Już mam pierwszą tą małą kolbę gotową i teraz zajmę się tą większą. Zrobiłam właśnie jedną małą kolbę, jedną dużą i wyszły mi też trzy takie ciastka. I teraz to idę położyć na suszarkę do grzybów. Już podłączyłam suszarkę i będzie to mi się suszyło. I dzisiaj też wysuszyłam topinambur. I zaraz też idę rwać następną partię. I też będę suszyła. Jeżeli chcecie obejrzeć spiżarnię mojego królika i chomika, no to no jak będziecie chcieli, możecie napisać w komentarzu, no to będę mogła nagrać. No i naprawdę bardzo jestem zadowolona z tego topinamburu. No i sobie go za chwilę nasuszę więcej. Ja poszłam dzisiaj z Lady na dłuższy spacerek w miejsce, w które się w sumie wybieramy najczęściej. No i ja już w kurtce, bluza i na to kurtka, bo naprawdę już jest chłodno na zewnątrz, więc no spacerki teraz będą rzadziej i krótsze, bo jednak szybciej się macnie. Wzięłam Lady Flexi, bo tutaj lubi się po prostu wybiegać, choć. Tu jest też Lady koleżanka, z którą spotykamy praktycznie na każdym spacerku. No chodź. Właśnie słyszycie, jak ona szczeka. No i my sobie teraz przejdziemy przez pole. Takie małe, ale jest. Szkoda, że tutaj w pobliżu nie mamy żadnego lasku, bo fajnie by było się wybrać do lasu na spacer. Na nogach najbliżej może mamy z pół godziny albo nawet więcej, więc raczej dojeżdżamy samochodem do lasów. Bo jednak my mieszkamy bardzo blisko miasta i tutaj z takich łąk, pól czy lasów jest
blisko mamy bardzo mało. Tak właściwie to chyba tylko to taką łączkę. Taką dużą. Chodź. Mamy sobie tutaj węże, bo w sumie dawno tutaj nie byliśmy na spacerze. A to jest chyba Lady ulubione miejsce. Tutaj też są dwa psiaki, właśnie ten Beagle i jeszcze taki starszy labradorek, co się z nimi przez płot wita. Co tam wywąchałaś? Chodź! Chodź, Ladysia. No chodź, Majuszku. Chodź. Dzisiaj zrobimy też taki przysmak, taką zabawkę smakową dla chomika. Potrzebujemy rolki po papierze toaletowym, taką bez nadruku, kawałka prosa senegalskiego lub jakiś pokruszonych ziółek, żeby obtoczyć tą rolkę. I żeby to się trzymało do rolki, musimy zaparzyć siemię lniane. Ja mam akurat takie zmielone, może jakoś takie całości by się też nadawało, ale lepiej wziąć takie zmielone i nie wiem, czy nie będę musiała dosypać i tej wody naleję mało, żeby po prostu mi powstała taka klejka. Ja już dolałam wody, jak widać jest jej bardzo mało, tak żeby zakryć po prostu całe siemię. I teraz to na trochę zostawiam i sobie tam rozkruszam to proso. Tyle mi wyszło tego prosa. Jest go dość mało, ale no nie mam więcej, żeby dołożyć. Mam nadzieję, że wystarczy. Pokryłam już tą rolkę klejkiem. Teraz to usypa siemię. Znaczy prosem. No i widzę, że to mi się tu fajnie trzyma. Tylko uważaj, że to się szybko zasycha, więc szybko należy to posypać, żeby nam się to chciało trzymać. No ale chyba nie wystarczy akurat. Wiadomo, można by było dać trochę więcej. Myślę, że będzie ok. Teraz mi się wszystko ładnie trzyma. Teraz sobie możemy to tak postawić i zostawić do wyschnięcia po prostu, żeby nam to nie podpadało, no i żeby to się wszystko razem do siebie lepiej przytwierdziło. No ale już jestem zadowolona z tego, bo chomik i będzie mógł sobie przez to przebiegać i będzie mógł sobie to jeść. Także ja już się do Was odezwę, gdy będę to dawała okruszkowi, gdy już będzie gotowe. Mamy teraz godzinę 6:30. Zobaczcie, jak jest ciemno za oknem. I właśnie się zrobiła ta rolka. Zostawiłam ją na całą noc na grzejniku i wyschnęła, więc teraz damy ją chomikowi. Podmieni mu z tą rolką. My właśnie jedziemy do schroniska.
Jeszcze trochę drogi nam zostało i tutaj mam prezenty dla piesków. Kupiliśmy z moją siostrą 4 saszetki po 0,5 kg z Doliny Teci. Jest kaczka z dynią, dziczyzna, dorsz z brokułami, pstrąg. Dałam też 2 szarpaki, które sama robiłam. Mam tutaj też jednego przysmaka z Pedigree i to jest ten z ostatniego magazynu Mój Pies i Kot. Jak wiecie, moje psiaki nie jedzą tej firmy, więc postanowiłam, że dam do schroniska. Psiaki na pewno się ucieszą. I tutaj też jest jeden Dentastix. No nawet zapomniałam, że go mam, ostatnio go znalazłam, więc postanowiłam dać go do schroniska. I tutaj jest też taka miseczka z Pedigree, więc też się im na pewno przyda. No i ja się już do was odezwę w schronisku. Już wzięłam psiaka, teraz go wyprowadzam. Dałam też już ten prezencik i naprawdę dzisiaj bardzo dużo prezentów dostali, bo tam były nawet takie wielkie wory karmy, różne puszki, smakołyki. No i ten psiak akurat jest do adopcji. On jest taki słodki, taki kokolinko, taki puszysty, mięciutki. Tylko on mi cały czas przechodzi za ten płotek. Tutaj też mają tor do szkolenia owczarków niemieckich, bo mają też hodowlę. Jest tutaj naprawdę dużo psiaków. I ostatnio tutaj były kury i gęsi w takiej dużej jakby zagrodzie, a teraz tam zrobili tor do agility. Więc jak będę wracała i brała innego psiaka, no i po prostu oddawała tego już po spacerku, no to wam pokażę chyba ten tor. My sobie teraz spacerujemy laskiem. Z tyłu właśnie i z przodu też są inne osoby z psiakami. Zobaczcie, jak tu równiutko są w ogóle drzewa posadzone. Ten psiak jest strasznie żywiołowy. Strasznie ciągnie. Chodź malutki, pokaż się. Chodź. Chodź Maszku. Chodź, chodź. Zobaczcie, jaki słodziak. Taki piękny. Jak się cieszysz. Zmęczony już trochę jest, ale jeszcze troszkę spacerku przed nami. Ale tak mi się podoba.
Ja już się będę z Wami żegnała. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!